bardzo ważne, byśmy pamiętali o własnej historii, o naszej tożsamości i takie też przesłanie będzie towarzyszyło dzisiejszemu spotkaniu, które już za chwilę poprowadzi pan Piotr Rypień, ale zanim to nastąpi, zadamy panu kilka pytań. Dzień dobry. Dzień dobry. Szaleńczy plan Hitlera, który urzeczywistnił się na Żywiecczyźnie 20 września 1940 roku o godzinie 5 rano. Jak wyglądał ten dzień? We wczesnych godzinach rannek miejscowość, pierwsza miejscowość właściwie to Sopotnia Mała i Jeleśnia, skąd wysiedlono mieszkańców, została otoczona przez wojsko niemieckie. No i żołnierze wkraczali do domów, 15 minut na spakowanie, na zebranie kilkunastu kilogramów bagażu, no i podróż nieznane, macie opuścić dom, wszelkie kosztowności, wszystko to, co było w domu, miało zostać zdeponowane, niczego nie można było zabrać cennego z domu, nawet ludzie nie za bardzo mieli czas na przygotowanie posiłków w drogę. Wiadomo, że wysiedlane były całe rodziny z domu, więc i małe dzieci, więc ludzie nie byli przygotowani na to, więc jeżeli by byli, no to wiadomo, przygotowaliby sobie na to jakiś prowiant na tą długą podróż. Oni udawali się nieznane, zostali zerwani w nocy, z łóżek zostali wyrzuceni z domów i nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. Dokąd zostali przesiedleni? Pierwotnie trafili do punktów zbornych, które znajdowały się między innymi w Rajczy i Żywcu, a następnie po przeprowadzeniu takiej wstępnej selekcji przez Niemców, gdzie na terenie Żywiecczyźnie kilkanaście osób zostało pozostawionych, bo zostali przesiedleni na teren przez Łódź, na teren Generalnego Gubernatorstwa. Ta podróż trwała nawet do 14 dni. Wieziono nie w pociągach czasem osoby, jak my możemy sobie dzisiaj wyobrażać, ale z reguły to były pociągi towarowe, którymi przewożono te osoby na teren Generalnego Gubernatorstwa. O ilu tysiącach rodzin mówimy? Tutaj według badań doktora Mirosława Sikory z Instytutu Pamięci Narodowej, on ustalił, że w wyniku samej akcji przeprowadzonej dnia od 22 września do końca grudnia 1940 roku zostało wysiedlonych około 18 tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny. Z tym, że w późniejszym czasie mamy jeszcze do czynienia z przesiedleniami wewnętrznymi, wysyłkami na roboty przymusowe oraz kolejnymi akcjami wysiedleńczymi, które były przygotowane, bo dziś wiadomo, że ta akcja miała zostać powtórzona na Żywiecczyźnie po zwycięskiej kampanii wschodniej dla Hitlera. Kto przybył na miejsce mieszkańców? Na miejsce mieszkańców przybyli Niemcy głównie z Bukowiny. Pod koniec 1939 roku została podpisana umowa radziecko-niemiecka, na mocy której dokonano transferu ludności. Niemcy mieli wrócić na teren III Rzeszy, ludzie pochodzenia rosyjskiego mieli na teren Związku Radzieckiego. Wobec tego szukano dla tych ludzi idealnego obszaru, gdzie można było ich osiedlić. I właśnie tutaj wytypowano Żywiecczyznę, która w czasach II wojny światowej, czasach okupacji stanowiła część Rzeszy. Dodam tylko, że to był najbiedniejszy powiat III Rzeszy, który został włączony do tego terenu. Miejsce, w którym się dzisiaj spotykamy, również jest nieprzypadkowe, bo też jest bardzo symboliczne. Tak, oczywiście. Tutaj również 31 października 1940 roku ścisła wysiedlono 79 rodzin, czyli 329 mieszkańców. Zostali oni wysiedleni na teren Generalnego Gubernatorstwa i co również jest bardzo, bardzo ciekawe, Niemcy tym gospodarzom polskim, którzy mieli przyjąć tych wysiedleńców Żywiecczyzny, powiedzieli, że to są ludzie, którzy nie chcą tutaj pracować, więc oni się tam spotkali z nieprzychylnym przyjęciem, no i na samym początku już byli na pozycji straconej, więc musieli naturalnie zadbać o to, jak ludzie ich postrzegali, o swój wizerunek, a z biegiem czasu ludzie przekonali się do nich. Czy wiemy, ile rodzinom udało się wrócić? Większość z tych osób wysiedlonych wróciło, ale to też wymaga dalszych badań, ile osób zmarło na terenie Generalnego Gubernatorstwa w tych wszystkich wsiach, do których wysiedlano, bo oni byli rozsiani w różne miejscowości i tam trzeba byłoby sprawdzić, co było przyczyną czasem zgonu naturalnego, a co było przyczyną na przykład jakichś wypadków, które tam miały miejsce. Wiemy również dzisiaj, że niektórzy z mieszkańców Żywiecczyzny dostali się też w rejon działania ukraińskiej powstańczej armii i byli świadkami rzezi wołyńskiej, też się ukrywali przed Ukraińcami, którzy mordowali Polaków w 1943 roku. Pamięć o tych wydarzeniach na terenie gminy Milówka i gminy Węgierska Górka jest ciągle bardzo żywa. Żyją przecież jeszcze świadkowie tamtych dni. Oczywiście, czego owocem jest chociażby ten film, ale wiadomo, że pokolenia odchodzą, więc też taka inicjatywa była tego filmu, żeby te ostatnie wspomnienia nagrać i przekazać ten materiał filmowy do szkół, do instytucji publicznej, żeby po prostu ludzie dysponowali pewnym takim wycinkiem historii, naturalnie, który będzie potrzebny do edukacji takiej naszej regionalnej, bo z biegiem czasu już nie będzie kto miał opowiadać o tamtych czasach.
Czy sprawcy zostali w ogóle ukarani? Oczywiście sprawcy nie zostali ukarani. Eli von dem Bach-Zelewski, który był sądzony oczywiście za sprawę m.in. Powstania Warszawskiego, ale nie za sprawę wysiedleń z Żywiecczyzny. Landrat powiatu żywieckiego Eugen Herring zmarł w Niemczech w latach 60., co ciekawe, i też nie został mu wytoczony proces. Zebrano oczywiście wstępny materiał dowodowy, udowodniono mu tutaj winy na Żywiecczyźnie, ale ostatecznie nie stanął przed sądem i nie poniósł żadnej kary. Kilka słów na temat filmu, który za chwileczkę obejrzymy. W 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs z inicjatywy posła Kazimierza Matusznego i europoseł Jadwigi Wiśniewskiej, Wysiedlenia w oczach młodego pokolenia, na który spłynęło ponad 80 prezentacji z całego powiatu żywieckiego, z różnych miejscowości. Był to bogaty materiał ikonograficzny, jak również filmowy, i on posłużył właściwie jako materiał do powstania tego filmu. Dyrektor Wydziału Oświaty, pan Andrzej Widzyk, podjął taką inicjatywę, że może na bazie właśnie tych materiałów nakręcimy jakiś film, coś dokręcimy i będzie taki gotowy materiał edukacyjny przeznaczony dla szkół. Oczywiście prace nad tym filmem trwały jeszcze w 2018 roku. Znaleźliśmy też jeszcze kilku innych świadków tamtych no niestety przykrych historii. No i na bazie tego materiału powstał film. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.